Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was na kolejną rozgrywkę w grze The Last of Us. Za mną. Sorry za tę akcję z bronią. Nie martw się. Pewnie zrobiłabym tak samo. Skąd jesteś? Aż z Hartford. Naprawdę? Ponoć nie jest tam zbyt różowo. Tak, wszystko opuściło strefę. Dlatego się wymyślić. Tam wszystko poszło z nami. A my oczywiście kontynuujemy z miejsca, którym żeśmy zakończyli poprzedni odcinek. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, to zachęcam gorąco i serdecznie do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No a my zwiedzamy te pomieszczenia, słuchajcie, bo tutaj może nam się coś ciekawego... Być może gra nam coś ciekawego da. A potrzebujemy surowców do ulepszania broni. No oraz przede wszystkim amunicji. Musimy być ostrożni. Wiem. Mają tu posterunek w okolicy. Dobrze. Będziemy ostrożni, ale jeszcze najpierw sobie tutaj wszystko dokładnie obejdziemy, zwiedzimy. O właśnie, tego poszukiwaliśmy. Mamy. Co nieco. Niestety nie wszystko możemy wziąć z uwagi na to, że mamy pełne zasoby. Szkoda. Chyba, żebyśmy mogli coś wytworzyć, ale raczej wątpię. No niestety, tutaj nic nie wytworzymy. Co? No dobrze, no. A zaraz, jeszcze zobaczmy tutaj punkty doświadczenia, ale wszystko już mamy na fulla. No nic. Tutaj nic już nie zdziałamy, więc możemy udać się dalej. Jesteś tu tylko z córką? Nie jesteśmy spokrewnieni, jesteśmy... Obiecałem komuś, że się nim zajmę. No tak, podziwiam. Tu na górze mamy zatarasowane. Szkoda. To są jakieś drzwi. Kamera, tutaj jakieś porozrzucane rzeczy. Nie wiem co, no ale wejdźmy tutaj. O, zamknięte, ale mamy ostrze. Możemy użyć ostrza. Ostrze się złamało. Ale za to mamy sporo amunicji. I to jest fajne. Wejdźmy do łazienki. Może jakaś kąpiel odświeżająca? No niestety, chyba wody nie ma. Jakieś takie misy. Właśnie w ekskluzywnych domach to w łazienkach zamiast zlewu jako takiego były takie misy. Ja pamiętam gdzieś tam kiedyś w hotelu będąc właśnie na takie misy napotkałem. Nie wiem, czy to ma być ładne, czy co. W każdym razie no właśnie takie misy zamiast zlewu. No. Zobaczmy, co tu jest. O, komiks. Eli! Znalazłem jeszcze jeden komiks dla ciebie. O, przeczytam go później. Dzikie światło gwiazd, faza głęboka. Dobra. Skoro przeczyta później, to niech będzie. O, punkty doświadczenia, fajnie. Że są. No, ale to więcej chyba już nic nie znajdziemy. To niestety tu się nie otwiera. No dobrze, chodźmy dalej zatem. O! To jak najbardziej nam się przyda. Do wytwarzania różnych rzeczy. Taśma i ostrze to jest... Duży telewizor, ładny, fajny. Kiedy przejdziemy? Nie, nie przeskoczymy. Myślałem, że się uda przeskoczyć przez okno kuchenne, ale nie. No, Eli nam zablokowała przejście. Chodźmy do kuchni. Jakieś jedzonko może? Punkty doświadczenia, pięknie. O! Kurczę, jak ja bym chciał coś wytworzyć, na przykład o! Coś takiego. I w tym momencie możemy wziąć kolejny element, tak?
Co my tu jeszcze możemy zrobić? No wytworzyć już nic nie możemy. No szkoda, szkoda. No ale... Ale... Dobra, no to wracamy. Co, nie mogę tędy przejść? Drzwi zablokowane? A niech to. Niedopatrzenie chyba w grze. Musimy naokoło. No. Czy tu coś jest? Nie, tutaj nie ma. Tu jakieś czasopismo jest, ale to chyba nie to, co Eli poszukuje. No dobrze. Wyskakujące zabawki. Rowery. Czekajcie! Wszyscy cicho! Odejdźcie od okien! Odejdźcie od okien, a oni podeszli do okien. Odjeżdżają. Rany, ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. Jak daleko jeszcze? Szkoda, nie dał mu wziąć. Nie. Jesteśmy blisko. Tutaj wam pokażę ciekawostkę. Patrzcie, co Eli zrobi. Ona chyba czeka, aż my odejdziemy. No nie ma nas, nie ma. Ja wiem, co ona zrobi, ale chcę wam to pokazać. No tutaj leży sobie to. Dobrze, my się zajmiemy czym innym. Bo ona się, widzę, chyba wstydzi. No i zobaczcie, leży czy nie leży? Nie leży! Co zrobiła Eli? Buchnęła robocika. Tylko poczekała, aż my odejdziemy, nie będziemy na nią patrzeć. No... Taka jest nasza Eli. A tu niestety więcej chyba nic nie znajdziemy. Cholera! Eli, osłaniaj nas. Co macie? Dobrze. Nic. Sam. Zdaje się, że ktoś... Zostań z nią. Poszedł już dawno. Okej. A gdzie reszta? Chcieli sprawdzić jeszcze raz. Upewnić się, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra. Obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten teren. Gdzie się chowasz? O, jeszcze jeden jest. A tu. Dobra. No poczekajmy chwilę.
No. Udało się. Teraz pozbierajmy, co jest do wzięcia tutaj. Tak. Nieźle, staruszku. Staruszku? Chodźcie, na ciężarówkę. Zwariował? Oj, spadało coś. A jeszcze tutaj tak wrócę. Nie, tu nic nie było. Tutaj więcej nic nie weźmiemy. Zaraz może to wymienimy. I spróbujemy to dozbroić. O właśnie. Udało się. Teraz możemy sobie tutaj coś było jeszcze, pamiętam, tylko nie pamiętam co. Nie weźmiemy to nic więcej. No dobrze. Nie weźmiemy to, nie weźmiemy, trudno się mówi. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu nic nie ma. O! No. No jest jeszcze dwóch tutaj. Oj nie, dostałem. Chyba to wszyscy. Nie, tam jeszcze jeden jest. Dobra. Po nim. Po nim. Nie miał nic. Tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne być tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Zabiłem jednego. Już mu się klucz nie przyda. Mhm. Chodźcie. No już, momencik. Kibelki prawie wszystkie zrobione na tę samą melodię i tu znowuż mamy nieśmiertelnik. Obróćmy. Lucas Rios. Jest tutaj. 295. W początku nie widać. Bo kula przestrzeliła. No dobrze, zobaczmy, czy tu coś nie. Tutaj więcej już nic nie znajdziemy. Ale my oczywiście sobie tutaj pozwiedzamy, co się da, żeby nie było. Windy niedziałające. To kolejny kibelek. Zamknięte. To... ile masz lat? Ja? 14. A ty ile masz? Tyle samo? Ta, czyżby? No, prawie. Okej. No, tak.
Nic tu nie ma, nic tu nie ma, słuchajcie. Puchy. Aż dziw bierze, że... O! Kartka jakaś. Przeczytajmy. Odbyła się publiczna rozprawa po tym, jak grupka nastolatków zabiła rodzinę, która się przybłąkała do naszego miasta. Byłem pewien, że zostaną ukarani za złamanie kodeksu. Zamiast tego szef oznajmił, że nastolatki zorganizowały dla nas zaopatrzenie. Nie mogłem w to uwierzyć, a na tym wcale się nie skończyło. Szef zarządził, żebyśmy w trybie zmian napadali na osoby z okolicy, które zdołały przetrwać i przynosili do obozu ich zapasy. Nastąpiła długa cisza. Zaczęliśmy się rozchodzić, kiedy dwóch członków grupy zaczęło krzyczeć, że nie zgadzają się na nowe rozkazy, że nikt nie może im niczego takiego narzucić. Nie o to ich zdaniem walczyliśmy. Nie ośmieliłem się kiwnąć palcem. Jedyne osoby, które wykazały się jakąś moralnością, zostały przy wszystkich zabite. W przyszłym tygodniu jest moja kolej udać się na polowanie. Czyli widzicie, takie trochę no niefajne zasady. No i nie można było się sprzeciwić, więc no taka sytuacja też trochę bez wyjścia. No. Niefajnie, niefajnie. Tu jakieś, widzimy, odznaczenia, puchary. Ha. Tu coś... Nie, myślałem, że coś tu jest, ale nie. To tutaj. No dobrze, ale ja bym chciał od gry coś, żeby nam dała. Jakieś suweniry, na tyle, żeśmy się tu złazili, a tu nic. Żadnego. O, może tutaj kącik kuchenny. Punkty doświadczenia, 5, dobre i to. Wprawdzie już ich nie wykorzystamy, bo mamy wszystko na fulla, no ale... Wolałbym jakieś surowce, tudzież amunicję. No, amunicja by się przydała. Ale niestety nie ma niczego. Dobra, chodźmy. Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie i warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Mam jeszcze jedną. Czekaj. Dobra, gotowa? Nie zrób sobie krzywdy. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. Kolejna porażka. A ona niczym się nie przejmuje. Tragedia. Dobra, gotowa? To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć.
Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Dobra, nie oddalajcie się, okej? Wiesz, co robisz? Tak. To dobrze. Spokojnie, staruszku. Mam nadzieję, że wiesz, dokąd iść. Jeszcze tutaj się rozejrzę. Są zasoby. Teraz tam jeszcze w tych szafkach nie było czegoś? No nie, tutaj więcej niczego nie ma. Moment, moment. No zobaczmy tutaj na górę. No oczywiście zestawione. O, szkoda. Zawsze latarka trochę nam tutaj poświeci. Pusto. Okej. Spróbujmy ich zdjąć po cichu. Prowadź. Idę za tobą. Okej. Hej, jak leci? Próbuję nie zmarznąć. A co u was? Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani śladu tych turystów. Myślisz, że nadal są w mieście? Tak, są w pobliżu. Żany, ten gość jest zabity. Dobra, chodźcie. Dobrze. Ładna akcja. Teraz jeszcze tutaj sobie popatrzymy chwilę, czy czegoś nam gra nie zaoferuje. Jakichś tam suwenirów. O, naboje, pięknie. Jednak coś jest. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj użyć teraz apteczki. Może się okazać, że za chwilę... No, nie będę wiem. Co on wyprawia z tym krzesłem? Jest jeden. A, oni strzelają do tych. Do tych klikaczy. Dobra. Dostał. No i po klikaczach. Fajnie, bo odwalili za nas robotę. Ej, słyszy co? Klikacz! Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę. No nie, go załatwi. My go widzimy.
Dobra. Mam nadzieję, że to wszyscy klikacze. No nie, kolejny się pojawił. Zaczekaj, tam jest! Tam! O, tak! Załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Ej, Joel, jeden jest przy reflektorze. Widzę ich. Dobra, przeładujmy. Oj. Dobra. Dobra. Przed tobą! Dobra. Oj. Okej. Czyli co to by była już? To by było już wszystko chyba. Dobra, zmienimy sobie na inną broń. No na przykład nie będzie to. Albo dobra. Tu mamy więcej chyba amunicji. Spróbujmy wyjść. Skurwy syn! Tam! Klej mnie! Jest mój! Osłaniaj mnie! Ta jest! Dobra. No. Dobra. Tu jest. Zajdźcie go tu. Ojejku! Dobra. Zmienimy go. Bądź czujna! Zrozumiano! Nie zgubcie go! Tu jest! Płacisz za! Okej. Okay. Co? Tyle? Udało się. Tyle. No dobra, skoro się udało, to się udało. Zbierzmy, jeżeli coś jest do zebrania. Wyłączmy ten generator. No i trzeba się jeszcze tutaj co nieco rozejrzeć, bo nie wiem, czy czegoś żeśmy nie opuścili. No tyle chyba. Nie ma. Jeszcze bym chciał tutaj się przejść, tędy do końca. Ale tu niestety chyba nie ma nic. Tak, tu już jest dalej zagrodzone. Tam nie przejdziemy. No dobrze.
Tyle zatem. Lecimy dalej. Henry, pomóż mi z tym. Gotowy? Cholera! Leć! Dobra, weź marteczkę, może jedną. Hej, tam! Oj, tam. Już oberwałem. Mam go. Chodźcie. Oczy dookoła głowy, to jeszcze nie koniec. Zapewne. Dobra. Tu jest brama, ale tej bramy... Nie, tej bramy nie podniesiemy. Tu mamy drabinę. Okej, patrzcie! W porządku, sam, chodź. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Chodź. Cholera. Szybko, szybko. Mam cię. Idź. Okej, musimy go wyciągnąć. Staranujemy ją. Przepraszam. My spadamy. Co? Jakiś bezsens. Hej, teraz. Pojebało cię, Henry? Jeszcze raz. No nie. Trzymamy się razem. Joel, chodź. W ostatnim momencie. Jak my się stąd, kurwa, wydostaniemy? No, jakoś się wydostaniemy, spokojnie. Jakoś damy radę. A co się tam dzieje? Zdaje się, że ich znaleźli. Rozproszyć się, mogą iść tędy. Kurde. Dwóch. Dobra, ten się wycofuje. No. Co to? Nic. Co to ma być? Jasna cholera. Co? Co im nie pasuje? Nie żyje! Nie żyje! Co, uciekł? Na dwóch ich jest. Osłaniam się! Nie daj mu uciec! Widzę go! Ze stołami!
syn! To już? Jezu... A no widzisz, Eli, tak to jest. Teraz możemy na spokojnie sobie tutaj troszeczkę pomyszkować. Myślałem, że ktoś tam jest, a to moje odbicie. Wskazówka. No, spokojnie. Najpierw chwilę pochódźmy sobie tutaj, popatrzmy, czy jest coś do zgarnięcia. Gra nas bardzo, widzę, pogania do przodu, czego osobiście nie lubię w grach, bo wtedy można coś przeoczyć. Wózek muszę odsunąć pewnie. Gdzieś tam dalej się dostać, jak znam życie. Ale niestety więcej tu nic rzeczy do zebrania nie znajdziemy, czuję. Więc w takim razie zabierzmy ten wózek i... i spróbujmy wejść w tym momencie. Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę cię, przebiegniesz obok nich. O nie. Cholera. Dobry Boże. Pomożesz mi. Eli! Nie mamy czasu. Eli! Henry! Obudził się! Hej, ty! Żyjemy. Okay. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra! Nic mu nie jest! To sam was wypatrzył! Opiliście się sporo wody i... Co ty, kurwa! Henry! Ej! Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi! Jesteś, kurwa, pewien! Przestań! Joel! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie! Mieliście sporą szansę i udało się! Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. W porządku, Sam, nic mi nie jest. Wiesz, cieszę się, że was wybaczyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej, okay? Znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Przeszukamy teren. Może coś znajdziemy. Niezła jazda. Wszystko gra? Tak. Znajdźmy tę wieżę radiową. Ale to już w następnym odcinku. Tak, tak. Nie przejmuj się. Już nic nam nie grozi, okej? Tak.
A tymczasem ja się z wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Trzymajcie się, cześć!